Pierwszy mecz byłam zaskoczona, że ona dobrze na oblona gra i nie byłam przygotowana, bo ostatnia Hania z nią wygrała 3-0. Ja myślałam, że z nią grałam kiedyś, ale w tym dzisiejszym meczu ona dobrze, naprawdę dobrze grała. Więc byłam, potem trener powiedział, że mam maksymalnie przygotować trudny mecz. To było wyższe poziomie, więc było trudny mecz dla mnie. Dzisiejszy mecz Kinga też bardzo dobrze grała, więc to wyglądało jak finał. Tak walczymy, trudny mecz, ale udało się wygrać 3-0. Będzie jeszcze trudniejszy mecz przed tak, najtrudniejszy w sezonie. Z Berlinem nie jest tak łatwo z nimi grać, więc musimy bardzo dobrze przygotować na najlepsze formy, najlepsze formy. Tak. Było dużo mniej emocji, ale to wynikało po pierwsze ze względu na dziwną troszeczkę postawę naszych rywalek, które niespodziewanie awansowały do finału. To był ich najlepszy sezon od bodajże 10 czy 11 lat. I jedna czołowa ich zawodniczka po prostu wybrała turniej indywidualny w Słowenii i na pierwszy mecz nie przyjechała. A Tosia Szymańska wczoraj grała w meczu, a dzisiaj na dekorację nie przyjechała, więc to też obniżyło troszeczkę poziom i tego spotkania. Natomiast to nie jest nasz problem. My grałyśmy swoje, każda była skoncentrowana, bo było to przetarcie przed dla Haning, dla Licien, przetarcie przed finałem Ligi Mistrzyń. Także było łatwiej, półfinał był dużo bardziej wymagający, dużo trudniejszy, bo jednak Sochaczew jest trudniejszym rywalem. No, aczkolwiek no, nie my sobie wybieramy przeciwników i skończyło się tak, jak się skończyło, ale cieszymy się. Na razie nam się to udaje, tak rzeczywiście, bo w tym sezonie były dwa takie momenty, że było ciężko. Nasza przegrana była możliwa. Oczywiście w Lidze Polskiej występują troszeczkę inne zawodniczki niż te w Lidze Mistrzyń. Ale jednak to było takie, na styku były te mecze i to rzeczywiście jest trudne, bo naszym rywalkom nie zależy na tym, znaczy im zależy, ale nie mają żadnych obciążeń. Przegramy, to nic się nie dzieje, a wchodzi im dosłownie wszystko i to jest takie, że my musimy przede wszystkim wygrać ze sobą, nie zwracać uwagi na to, co się dzieje jak gdyby przy stole, co inni robią, tylko musimy bardzo pilnować siebie i wydaje mi się, że to jest klucz do sukcesu. Nie lekceważyć rywala i po prostu robić swoje. Drużyna Częstochowy jest drużyną, która sprawiła bardzo dużą niespodziankę. Mało kto typował tą drużynę do finału. Nawet ja przed sezonem, jak pytano mnie, kto będzie w czwórce, to wymieniałem w pięciu zespołach Częstochowy, ale nie spodziewałem się, że będą w finale. Także przede wszystkim zacznę od tego, że im gratuluję. Natomiast no, dla nas była to drużyna dość wygodna stylowo, bo czasami w naszej dyscyplinie są drużyny mniej wygodne, bardziej wygodne. Ciężej na pewno byłoby nam z Sochaczewem, którego pokonaliśmy w półfinale, dlatego że gra tam Kasia Grzybowska, która naprawdę jest bardzo dobrą zawodniczką. Ja mam tą satysfakcję, że swego czasu powołałem ją do reprezentacji Polski. Bardzo trudną drużyną dla nas byłby Nadarzyn, bo to też są bardzo trzy waleczne, ambitne zawodniczki o dobrym poziomie. Natomiast Częstochowa no, awansowała do finału i to jest ich sukces. Natomiast my bardzo solidnie, profesjonalnie wykonaliśmy swoją pracę, bo ja zawsze podkreślam, że my bardzo poważnie traktujemy ekstraklasę kobiet. Do 6 lat nie przegraliśmy meczu. Każdy mecz jest przygotowany. Do każdego meczu zawodniczki przystępują bardzo ambitnie nastawione. Zresztą dzisiejszy mecz to pokazał. Już po pierwszej grze byliśmy mistrzem Polski, ale my to chcieliśmy wygrać po prostu dla publiczności tarnobrzeskiej i to zrobiliśmy. Wynik 3-0 dzisiaj, 3-0, 3-1 wczoraj to jest 3-0 wczoraj, przepraszam, proszę o zrozumienie, ale to jest koniec sezonu, już mi się czasami ze zmęczenia język plącze. No, a przed nami jeszcze dwa mecze, prawda? Dwa wspaniałe mecze, bo przecież walczyliśmy cały sezon o awans do wielkiego finału. Ja trochę sparafrazuję to, co usłyszałem w ustach kapitana Zaksy. Awansować do finału jest, przepraszam, zdobyć Mistrzostwo Polski jest bardzo ciężko, a obronić tytuł jest jeszcze ciężej. My ten tytuł obroniliśmy po raz 26 i po raz drugi rzędu awansowaliśmy do wielkiego finału Champions League. To są konkrety, to są fakty. To świadczy o tym, jak bardzo wspaniale trenują
walczą o sukcesy dla Tarnobrzega, nasze dziewczyny. No i póki co, no te wyniki są bardzo dobre. Jesteśmy marką w Europie, jesteśmy szanowani w całej Europie. Takie dodatkowe smaczki tego sezonu, prawda, to też przecież bardzo wysoki tytuł indywidualnej mistrzyni Polski Licien po raz piąty, prawda. I to odznaczenie, które ja otrzymałem z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale ja go dedykuję tarnobrzeskim przyjaciołom po prostu, bo ja bez przyjaciół po pierwsze nie dałbym rady 30 lat tutaj funkcjonować, bo nie jest lekko mi, jestem trochę zakładnikiem sukcesów, prawda? Jakbym grał tylko w polskiej lidze, to ten budżet byłby zupełnie inny potrzebny, ale my mamy plany olimpijskie, światowe, europejskie, no i to jest ta właśnie pułapka.